Dwa dni przed regatami Pucharu Świata Jerez. Dzisiaj mieliśmy trening w fajnym wietrze, 18 węzłów. Miałem okazję być na motorówce i zrobić trochę materiału. Paweł, było jedno ciekawe zdarzenie. Co się stało? Tak, dawno na wodzie się nic nie działo. Także dzisiaj piękne warunki, silny wiatr i chwila nieuwagi. Łódka jak przyparkowała w fali. Poleciałem do przodu, zatrzymałem się głową na wancie, także rozcięcie łuku brzwiowego, dwa szwy. Mówiłeś, że małe. Małe rozcięcie, ale chirurg stwierdził, że warto szyć. No dobra. A jak się czujecie przed rokatami? Bardzo dobrze, jesteśmy przygotowani fizycznie i sprzęt jest przygotowany, łódka strymowana, także dzisiaj... nie tylko schodzić i się ścigać z ludźmi. Dzisiaj były oficjalne pomiary, zgłoszenia? Tak, dzisiaj zgłosiliśmy się do regat, także organizatorzy przybili nam piąteczkę, możemy startować. No to super. No trzymam kciuki. Co jutro? Jaki plan na jutro? Jutro schodzimy jeszcze na jeden trening. Wiaterku ma być trochę mniej niż dzisiaj. Pożeglujemy, pościgamy się trochę z ludźmi. Tak próbnie, żeby się poprzymierzać. I od poniedziałku zaczynamy wyścigi. Super.